Witam serdecznie, proszę o lajki, proszę o suby. No, po wczorajszym meczu trochę głos mi się zmienił. Sami wiecie z jakich przyczyn. Ale no cóż, no, zagrali piękny mecz, także pod tym względem jest bardzo ciekawie. No, stoimy przed dylematem, bo tutaj ten Arege dał nam po całej promocji, po całych tych wszystkich zawirowaniach 36,5 zrobienia tego konika. Bragi daje tylko zestaw harmonii i to chyba raz na miesiąc będzie dawał, więc nie jest za bardzo korzystny ten boski w stosunku do tego, ile się wyda na niego pieniędzy. Znaczy się kuponów. W moim przypadku będzie to teraz, żeby go dokończyć, to będzie 25 kuponów. Przy czym wydałem jeszcze wcześniej 6. Co za tym idzie? Mnie ten konik będzie kosztował 31 kuponów. To jest bardzo dużo, jak na boskiego dla mnie. Chodziły pogłoski, że teraz są droższe te. A drożej wychodzą te koniki i rzeczywiście to się sprawdza. Także jakby to powiedzieć, jeżeli jesteś nowym graczem, zależy ci na kuponach, to za 30 kuponów są baliosy. Można już kupić baliosa. Raczej kup sobie baliosa z rynku albo dodaj, bo za 35 chyba też są. Za 30 już można spotkać baliosa w każdym razie. Niż czekaj w takich promocjach na te boskie, bo lepiej baliosa sobie kupić niż wydać 30 kuponów na taką promocję. Moim zdaniem. Twoje zdanie może być inne. No dobra, no to co? Zaczynamy tego konika robić. My damy troszkę kuponów, no trudno. No nie, on się tam nie podoba, ale dla celów edukacyjnych po prostu wydamy te kuponiki. Tak, Regę po pierwsze robimy z oporządzania koni. Będziemy kupować te klucze wiolinowe w zestawach, ale najszybciej by było przekazanie klucza wiolinowego. Natomiast może się zdarzyć tak, że przy oporządzaniu będziemy dostawać klucze dodatkowe, więc tutaj pod tym względem może nam wyjść taniej, jeżeli będziemy oporządzać koniki. Zakupmy 10 zestawów. Na początek za tyle mam diamentów i zobaczymy, jak nam to będzie szło. Będę robił wersję skrótową, także pod tym względem weźmy sobie kantę. Mam 50 kluczy, no to sobie go poobrabiajmy. Nie będę go puszczał na zawody, tylko będę tylko obrabiał. Zazwyczaj puszczam na zawody. Widzicie, doszedł punkt. I idziemy do przodu. No, pod względem wczorajszego meczu byłem bardzo zawiedziony. Głos mi się łamał. Nagrałem nawet taki filmik przed tym meczem, gdzie przewidziałem po prostu, że oni to przegrają, no. Przegrają i wytłumaczyłem dlaczego. Bo jak się nie wierzy we własne zwycięstwo, no to trudno wygrać. Daję przykład tutaj Kamila Stocha, gdzie on zawsze nie obiecuje wygranej, ale wierzy, że wygra, że odda dobry skok. To samo jeżeli chodzi o
o naszych rekordzistów na sztafecie, też ich wypowiedź. My wiemy, co mamy zrobić. Musimy dogonić Amerykanów. No i co? I dogonili. Natomiast, no niestety, nasi piłkarze w ogóle nie wierzyli w siebie, więc trudno, tutaj oczekiwać, żeby, wygrali. O, następny doszedł. Bardzo rzadko dochodzą. Mimo że ja mam jeszcze dodatkowy bonus odnośnie przychodzenia w PD, to, niestety to, rzadko dochodzi. Jakbym miał puszczać na zawody, to mimo że ja mam automatyczne zawody, to zobaczcie, to, o ile wydłużę po prostu czas. Tak samo jak obrabiacie koniki, to jak puszczacie na zawody, to dłużej wam to idzie, ale macie dodatkowe korzyści, no, na przykład finansowe, bo z zawodów dostajecie kaskę, a druga sprawa, dostajecie też później, jak są zwycięstwa, to dostajecie ranking za zwycięstwa. Możecie, ja wam to pokazywałem, że ja tam jestem dość wysoko, jednakże ja puszczam bardzo dużo tych zawodów, także tutaj osoba, która jest na pierwszym miejscu, w podobnym, sposób działa, obrabiając koniki, po prostu puszcza się na zawody, z tego względu, że tylko 3000 koni można jakiekolwiek zarobki mieć. Powyżej 1000 nie ma, zarobków z, wyścigów, nie ma zarobków z, lekcji, więc ja tutaj zawsze są jakieś zarobki z lekcji. Ten konik zarobił 26 tysięcy, zobaczcie, to jest wędrowny, on zarobił 26 tysięcy, mimo że, jest, krótko, prawda? To są zawsze wasze finanse, to są dodatkowe pieniążki. Ten, kto nie puszcza na zawody, no to sam się, ograbia, no, z tego względu, że nawet drugie, trzecie, czwarte, piąte miejsce dają zawsze finanse. Także owszem, dłużej to schodzi, ale macie za to pieniążki. No, następne co trzy doszły, to może jeden kupon się zwróci na, przy pięciu. Pamiętajcie, że na stronkach niektórych graczy są klucze wiolinowe do zdobycia. I można sobie po prostu w UFO zdobyć. Najczęściej gracze dają na wysoki procent, żeby, po prostu komuś pomóc. Wy pomagacie im w ten sposób, że popularność im wzrasta danego, danej stronki, natomiast wy dostajecie w zamian klucz wiolinowy. Co tutaj jeszcze możemy powiedzieć odnośnie tych wędrownych, to odwiedził mnie dyrygent. W następnym odcinku będę robił kiperka. To akurat tego dyrygenta wrzucę mu maść. Także to pod tym względem jest tak. No trochę trzeba się nastukać na tego, włoskiego. 4.
Zawsze to do przodu, nie? Zawsze do przodu. Nieraz mnie pytacie, skąd mam tyle gotówki. No właśnie stąd, bo ponieważ jestem handlowcem, to trzeba taniej kupić, drożej sprzedać. No, jak się uda, oczywiście czasem się popełnia błędy i się traci. Na szczęście w moim przypadku nie jest to aż tak nagminne, dlatego mam tych funduszy więcej. O, 5, no to jeden zestaw mniej się kupi. To już jest troszkę do przodu, nie? No ale właśnie poprzez puszczanie na wyścigi, poprzez sprzedaż koni wiekowych, czy na ranking. Rzadziej robię na koniki na tropea. Zdarza mi się. Natomiast dużo daje mi zysków też ojek. Z tego względu, że ja mam bardzo rozbudowany ojek i z zakwaterowań. I też widzicie, ja cały czas klikam lekcje. Za każde kliknięcie na lekcję w moim ojku ja też dostaję pieniążki za po prostu za umożliwienie tych lekcji, ponieważ mam bardzo wysoką lekcję, to więcej też dostaję. To w innym odcinku wam już wytłumaczę. Zobaczmy, jak tam stoimy. No dopiero mamy 65. No widzicie, idzie to jak krew z nosa, za przeproszeniem. Weźmy za 5 kuponów jeszcze, bo nam się już diamenty skończyły. No cóż, osiągnęliśmy cel 900, ale trzeba się pozbyć. No trudno. Lecimy, kantrę weźmiemy, nie wiem, ale zobaczmy, do ile wyjdzie. Czy umrze po 25 latach? No ciekawie, nie umrze, no przecież to przecież jest boski, no to tak, kamień filozoficzny jest rzucony. No to lecimy. Zobaczymy, może dojdzie jeszcze parę tych kluczy. Mogę tak jeszcze popowiadać, żeby was nie zanudzić. Te boskie mi się nawet podobają, bo są dosyć ciekawe. A, odnośnie tego filmiku, co nagrałem przed naszym meczem z Kolumbią. A ja go zdjąłem zaraz po meczu, bo po prostu aż mnie ścisnęło i mówię, no przewidziałem, ale nie chcę dokładać swojej zapałki do hejtu, jaki się pewnie wyleje. Jest mi po prostu żal, przykro mi i żal. Dlaczego? Dlatego, że o ile z Senegalem grali jakoś tak możliwie, tak z tą Kolumbią, znaczy się z Senegalem w ogóle nie grali, no. A z Kolumbią chociaż trochę walczyli, natomiast no blado to wyszło, no ale to skończmy już to. Dla mnie już mundial się skończył. Dobrze liczę, 6. punkt narastania doszedł. I tak, no cóż zrobić. Co ja wam mogę jeszcze opowiadać takiego? Ten dyrygent, no dyrygenta będę wrzucał na maść i będzie to najprawdopodobniej konik do galopu. To jest kłódz waliński.
lubię kucyki, wolę od Anglików, z tego względu, że kuce walizkie można puścić do dwóch zawodów. Jeden na western, jeden w galopie. Jak ktoś ma opcję w VIP-ie, żeby zmieniać z westernu na klasyk, to ma praktycznie dwoje zawodów zaliczonych, i to na dobrym poziomie. Ja byłem kiedyś w miejscach Rohanu. No i niestety się tam rozeszło nasze drogi. Jeszcze był w miejscach, jak jeszcze nie było w ogóle hodowli, bo teraz możecie być w hodowlach, prawda? Jest to zorganizowane. Kiedyś po prostu należało się do hodowli na słowo honoru i słowo kiedyś więcej było warte niż teraz. Z tego względu, że każdy się szanował i w hodowli każdy sobie pomagał. I te hodowle jakoś działały. Natomiast teraz dużo wycieków jest i nie jest to przyjemne. Jeszcze. No to weźmy jeszcze za piątkę. I tak. Natomiast z waliczykami, jak miałem hodowlę hunterów, chyba jedną z pierwszych, która osiągnęła Grand Prix, podejmowałem współpracę z waliczykami. Zawsze się dobrze współpracowało z tymi osobami, które miały te hodowle. Dlaczego? Nie wiem. Po prostu jakoś tak, nie wiem, czy mniejsze te osoby, czy też mieliśmy wspólne cele. Natomiast współpraca z hunterami, hunterów z waliczkami dawała wtedy Grand Prix. Ponieważ ja kiedyś byłem znany z tego, że z miksów robiłem GP-ki i moje GP-ki wygrywały całą stawkę. Z tego względu też odeszłem z hodowli z Rohanu, z tego względu, że uniemożliwiono mi robienie miksów. Musiałem znaleźć inne wyjście. Ale to inna sprawa. Ale no, trwało to trochę, a i znów te Grand Prix udało się uzyskać. Cieszę się, że waliczyki poszły do góry, że mają swój poziom. Z tego względu, że chociażby, że mam sentyment do tej rasy. Zobaczymy, jak to nam długo zejdzie, no to jednak się ciągnie z tym. Jezu. Słuchajcie, tu przy tej promocji to jeszcze małe pikiś. Z tego, że tam jak będziecie mieli tą promocję z kawekami, to dopiero będzie zabawne. Cały dzień trzeba spędzić, żeby zdobyć na szybko boskiego. To już sobie nie wyobrażam nawet, ile by zeszło, jeżeli by robić te wyspy powoli.
i każdy z osobna. Także będzie zabawy. W następnej promocji będzie dużo zabawy. Cóż zrobić? Ale za to boski jest fajny, prawie jak Balios. Tylko trochę drogi, bo mnie tam wyszło 42 kupony, żeby dałem na tej promocji, na testowym. Zresztą możecie sobie zobaczyć filmik, bo jest też jest umieszczony z tego. Natomiast no jeszcze mało. Ach, to nie to. 92, no to już teraz tak. Już tak delikatnie. Czyli widzieli się 23, już teraz te kupony poszły 15. Kluczy. No tego. Jakiś mam sentyment do tego country, także jego będziemy powtarzać. To jest obojętne, którego powtarzacie. To jest. I tak. O, właśnie miksów. Miksy są czasem, miksy mogą wygrać Grand Prix, jeżeli dobrze pomiksujecie i macie dobre układy, na przykład z różnymi hodowlami, to czasem miksem da się wygrać Grand Prix. Oczywiście nie wszystkie Grand Prix, ale da się. Nie zawsze czysta rasa musi wygrać. Czasem da się pokombinować tak, żeby być zwycięzcą i wyhodować, powiedzmy, rasę miksowską i wygrać w ten sposób Grand Prix. A jak widzicie, idzie tego dużo, no tego boskiego jeszcze nie dochodzą żadne te. Nie dochodzą żadne punkty dorastania. Dobrze, chyba jeszcze się wyda. Powinna się wiadomość od razu pojawić, jak się zdobędzie. No i nie zdobyliśmy jeszcze. Ach. Jeden. No i jeden. Brakło nam jednego. No jasny. A Jezu, Jezu. Dobrze, kupmy. Nie kupił mi? A czemu? Jeden. Jest. No. Och, no dobra, chodź country, zdobądźmy go. Gratulacje, no, takie gratulacje. Klucze, resztę kluczy wrzucę, no, uwaga przynajmniej, to jakieś pocieszenie. Resztę kluczy wrzucę na moją stronkę, w ucho będziecie mogli złapać. Teraz tak, no zobaczmy tego boskiego. Okej. Okay. Mego.
Zobaczmy to. To trzeba wybrać sobie krainy bałtyckie. Powiem szczerze, nie bardzo tutaj wiem co i jak odnośnie tego. Chyba będzie trzeba zrobić jakiś poradnik odnośnie tego, bo nie mam pojęcia o co tu chodzi. I też nie jest wyjaśnione. Aha, rozumiem, tutaj się zapełnia te. To co robimy, przejażdżki. Robimy przejażdżki, zobaczmy, 3 punkty tu jest za ten. To chyba będzie coś takiego jak. No, minusowe punkty. Coś takiego jak wiatrowych, chyba. 3. Bardzo dużo punktów. To są minusowe też. No tak. No to weźmiemy sobie te nie, od przejażdżki. Ciach. Rozumiem. Dobra. Od razu wam mówię jedną rzecz. Trzeba tu dać piętę. Nie ma dwóch zdań. Co jeszcze trzeba dać? Uśnięcie. Do niego. Spróbujmy. Lekcji nie dajemy w tym przypadku. Mamy bonusy. Nie. To już teraz skupiałem, o co chodzi. Zobaczmy. Tak jest. 31. Jezu. 31. Trzeba się zastanowić, kurczę, jak tutaj. Pewnie przy orchideę, czarną orchideę, jak damy, to będziemy mogli nabić więcej tych punktów. Powiem wam, że może być niezły ten. Czemu minus 1 punkt? Czekajcie, bo ja chyba jakiś błąd popełniłem. Czy mamy 606? No dajmy tak. Odejmuje nam punkt. Ojojoj. Widzicie, człowiek uczy się na błędach. Ojojoj. A tu? Są też minusowe. Minus 2, minus 2. No dobra, widzicie, no. Trzeba uważać. Trzeba uważać. Zobaczmy, czy orchidea daje nam coś. Wypróbujemy. Daje. Dobra. Plus 9. Trzeba sprawdzać po prostu tak, jak to jest wiatrowych. Dobra. No to mniej więcej macie od razu prezentację, jak szybciej zdobyć tutaj te punkty. No życzę powodzenia i do następnego odcinka. Nie zapomnijcie o subach, nie zapomnijcie o lajkach. Do widzenia.